Słuchajcie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 203. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności, a dzisiaj mamy inspirację maja, czyli takie moje solowe podsumowanie miesiąca. Muszę zaznaczyć na początku, że nie sądziłam, że uda mi się znaleźć takie miejsce w tym mieszkaniu, gdzie. Gdzie nie będzie pogłosu, bo jak wiecie, moje warszawskie mieszkanie, choć wysokie i przestrzenne, dawało całkiem niezły efekt dźwiękowy. Tak tutaj musiałam się troszeczkę nagimnastykować, jednak bardzo się cieszę, że mogę do Was pogadać i że witam się z Wami z dość wyjątkowych okoliczności. Już nie będę tego ukrywać, jesteśmy w Paryżu i jest to bardzo ekscytujące. Dodatkowo jest to też chyba najpóźniejsza pora, o jakiej nagrywałam podcast. Ponieważ jest już po 20, także zobaczymy, czym będzie ta dzisiejsza energia. Na sam początek kilka ogłoszeń. Mam do Was ogromną prośbę, jeżeli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, jeżeli lubicie ten program, to będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Możecie to zrobić w aplikacji. Podcasty na iTunesie, na Waszych iPhone'ach, tam też można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów recenzji. Na Spotify'u również jest opcja gwiazdkowania. W obu miejscach dodajecie podcast do biblioteki i możecie też mojego programu posłuchać na YouTubie, tam jak zawsze zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i komentowania i trochę nie po kolei tutaj pójdę z dzisiejszym programem, ponieważ jednym z moich ulubieńców jest fakt powrotu na YouTube, o czym za chwilę powiem, ale jest to dobry moment, żeby Was do tej subskrypcji właśnie zachęcić, nie tylko dla osób, które chcą podcastu tam słuchać i go czasem obejrzeć, bo mamy opcję wideo w wielu wywiadach, ale na YouTubie pojawiają się również filmy. I ważna kwestia jest też taka, że po więcej wizualnych Treści, lećcie śmiało na mojego Instagrama Karolina Sobańska, czyli ukośnik Karolina Sobańska. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest firma Allegro, która oferuje usługę Allegro Smart na start, dzięki której zaoszczędzicie na dostawach i zwrotach. Najnowsza kampania Allegro zachęca do spokojnych zakupów na platformie, zrobicie je szybko. I bez stresu, wybierając produkty sprawdzonych marek. Przechodząc z moimi do listy polecajek, w ogóle też dodam śmieszną, śmieszną anegdotkę, że od czasu, gdy mój sprzęt nieco mnie zawiódł, zaczęłam zakładać słuchawki podczas nagrań, więc czuję się, jakbym była po prostu z wami w jakimś akwarium. No ale nie widzicie mnie, bo tutaj kłócam sobie przy szafie. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jest naprawdę jest ciekawie. Nie mogłabym nie zacząć e, tych ulubieńców od Paryża. Z zdarzyła się rzecz, e, której nikt się nie spodziewał, a się sama zająknęłam i pojechałam w jedną stronę do Paryża. Jest to miasto, które mnie zachwyciło. Wiele osób pytało mnie, jak to, e, jak to się wydarzyło, jak podjęłam tę decyzję, więc planuję materiał e, YouTube'owy właśnie temu. Tematowi poświęcić, ale w dużym skrócie ja studiowałam za granicą, mieszkałam w wielu różnych miejscach i od dziecka widziałam siebie jako taką obywatelkę świata i poszłam za dość spontanicznym impulsem i kupiłam jeden bilet no jeden bilet i w dodatku w jedną stronę do Paryża bez planu i bez większego powodu, więc może to brzmieć dość abstrakcyjnie, ale przyznam szczerze, że odkąd tutaj wylądowałam. Mogę spokojnie powiedzieć, że odetchnęłam z ulgą i czułam się jakbym wróciła do siebie, co jest zupełnie mi obce, niesamowite i, i każdemu życzę takiego uczucia. Drugą inspiracją jest coś, o czym Wam wcześniej już wspomniałam czyli właśnie powrót na YouTube'a. Pewnie wiele z Was wie, że ja swoją przygodę z działalnością w internecie zaczynałam właśnie od tej platformy, i po 8 latach wrzucania filmów co tydzień. Przez 8 lat. Zaprzestałam nagrań i, i schowałam się na tym YouTubie na półtora roku. Nie sądziłam, że wrócę, ale nie mówiłam kategorycznego nie. Ta decyzja dojrzewała we mnie bardzo, bardzo długo. Mam takie wrażenie, że wróciłam na. Nieco innych zasadach, że przede wszystkim jestem na maksa zainspirowana i taka pełna ekscytacji i, i radości z, z tego tworzenia, a w zasadzie współtworzenia, bo, bo to nie jest tylko moja praca. Ja oprócz w różnych merytorycznych treści i wywiadów, rozmów z ekspertami, um, uwielbiam tworzyć piękne rzeczy, uwielbiam się nimi otaczać, więc też jest mi miło, że mogę mieć w tym jakiś swój. Udział i po prostu umilać innym czas. Też taka ciekawostka na mój temat. Ja wychowałam się na YouTubie i oprócz tego, że tworzyłam, to też do tej pory jestem widzką i konsumentką tego medium, więc, więc cieszę się, że wróciłam. Jest to też zupełnie inna strona mnie. Wiele osób, które mnie zna, mówi, że ta nowa YouTube'owa karu jest taka jak na żywo. Więc jeżeli was to zachęciło, to oczywiście zapraszam. No dobra, to jeszcze dodam, że możecie już obejrzeć QA o wyjeździe do Kalifornii, pożegnalny gastro-spacer po Warszawie, który uwielbiam. To jest trochę taka esencja, esencja mnie. I QA z Sri Lanki. Chociaż ono idzie 2 czerwca, więc część z Was może już to kliknąć, a te osoby, które są super szybkie w słuchaniu tego podcastu, będą musiały jeszcze sekundę poczekać, a ja Was oczywiście. Zapraszam do subskrypcji. Przejdziemy sobie teraz do działu jedzeniowego, i tak jak powiedziałam przed sekundą, zrobiłam pożegnalny spacer w Warszawie. Warszawa jest dla mnie wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o gastronomię. Uważam, że Warszawa jest przepyszna. I mój ostatni dzień w Warszawie spędziłam na najadaniu się na zapas w ukochanych miejscach, i nie mogłoby zabraknąć tutaj w tych inspiracjach. Dwóch restauracji, które są moim zdaniem wybitne, przepyszne i trochę do siebie podobne, i musicie odwiedzić każdą. Co ciekawe. Najwięcej osób, które ja znam, z których zdaniem się liczę i które lubią do, dobrze zjeść, wybiera Bibendę, czyli pierwszą z tych restauracji, jako swoje top miejsce. Już kiedyś o, o niej mówiłam. Co ważne, w Bibendzie menu jest zawsze sezonowe, zmienne. Także patrzcie sobie zawsze, co tam szykują, żeby, żeby wiedzieć, że znajdzie się coś. Dostosowanego pod wasze smaki czy wymagania. Natomiast tam są zawsze top składniki, one są przygotowane w najpyszniejszy sposób na świecie, są, są świeże i to wszystko w cudownej atmosferze ze świetną obsługą. Natomiast wiele osób również wypowiada się na temat drugiej restauracji, czyli Pitches Gastro Girls. Że jest to taka Bibenda tylko w wersji wegańskiej, ja się absolutnie zgadzam. Jakiś czas temu bywałam tam bardzo często, potem nie wiem czemu zrobiłam przerwę, bo ostatnio, słuchajcie, wróciłam dwu albo i trzykrotnie i będę tęsknić, będę wracać. Jestem zachwycona, jest po prostu arcypysznie. Tak samo sezonowo. Ale też z takim niecodziennym twistem i zawsze przy każdym daniu w menu znajdzie się coś, czego prawdopodobnie nie rozszyfrujecie, albo po prostu ja tak mam, że, że coś mnie tam zawsze zaskoczy i dowiem się czegoś nowego. Ale szczególnie nie wiem jak dla Was, dla mnie ten czas wiosny to jest taki moment zachłośnięcia się właśnie restauracjami, ale w ogóle też kulinariami, bo tych, tych nowych produktów, tych nowalijek pojawia się coraz więcej i z każdym tygodniem, już nie mówiąc o miesiącu, mamy tego coraz większą obfitość. Więc wiosna i lato to jest istny raj, także jedzcie, próbujcie, ale też oczywiście gotujcie, moi drodzy. Jedzcie szparagi. Ja mam teraz fazę, jem je codziennie, bo one zaraz miną, także, także polecam. Może to będzie taki dodatkowy ulubieniec. Szparagi, ja uwielbiam je, zawsze robię je z piekarnika, natomiast tutaj w Paryżu przez pierwsze dwa tygodnie nie miałam piekarnika i zaczęłam je robić w taki sposób, że zalewałam je wrzątkiem na patelni na dosłownie dwie minuty. Ta woda odparowywała, czasem ją zlewałam, dorzucałam do tego oliwę i jeszcze je trochę podsmażałam i wychodziły super jak z piekarnika. To taki patent ode mnie. I też, Boże, rabarbar, coś wspaniałego. Rabarbar do tosta francuskiego albo do jakiejś granoli z, z jogurtem. No, wspaniała rzecz, też miałam przyjemność. Dobra, dorzucę Wam, dorzucę wam jeszcze jedną ciekawostkę. W Paryżu bób jest kupowany w dwupinie, więc wygląda jak taki wielki groszek. Zielony trzeba go obrać, wydawało mi się to absolutnie zbędne i, i, i irytujące, ale jak go zakupiłam właśnie dzisiaj, to stwierdziłam, że to obieranie zajmuje 5 sekund, a dzięki temu mamy pewność, że on jest świeży i nie trzeba go sprzedawać w foliowych torbach, więc moim zdaniem naprawdę genialna rzecz. Zostając jeszcze w temacie gastro, będzie coś o pysznym piciu, o pysznym piciu kawowym, czyli moje kolejne odkrycie. Kto oglądał spacer po Warszawie, ten wie, ale ostatnio moja jedna z ulubionych kawiarni, czyli Coffee Desk, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie taką propozycją w menu, jaką jest Nitro Flat White. Czyli to jest taka kawka, która jest hmm, parzona, w zasadzie powinnam powiedzieć, macerowana, chyba, tak? Znaczy ona jest parzona na zimno, co jest swego rodzaju oksymoronem, także jest to takie cold brew, ale przygotowywane z dodatkiem dwutlenku, dwutlenku, dwutlenku węgla, przez co wydaje się ona być nieco gazowana. I gdyby to było już tutaj, to ja bym jej pewnie nie zamówiła, ale. Jako, że jest to nitro flat white, to słuchajcie, w coffee desku dodają do tego mleko owsiane i w efekcie mamy taki lekko gęsty, kremowy, słodki shake kawowy. To jest life changing. Tam jest sporo kofeiny, bo wszystkie te metody cold brew są wysoko, wysoko kofeinowe, ale nie czuć tej kawy tak mocno w smaku. Natomiast no, jest to pff, poezja, jak deser. Jak deser lodowy, po prostu musicie... Musicie tego spróbować. W tym miesiącu mam dla Was dwie polecajki książkowe. Pierwsza z nich to jest książka, którą chciałam przeczytać od bardzo dawna. Jest to książka My Body autorstwa Emilii Ratajkowskiej. Prawdopodobnie dla wielu osób, które Emilii kojarzą. Jest to spore zdziwienie, że, że ona napisała książkę i że w ogóle jest to coś, o czym ja tutaj mówię. Natomiast ja Emilii ciekawi mnie jej postać i... Kiedy dowiedziałam się, że będzie poruszała tematykę relacji ze swoim ciałem, ale też bycia osobą, która wypromowała się na swoim ciele jednocześnie ma bardzo feministyczne poglądy, byłam po prostu bardzo, bardzo ciekawa tego, co ona ma do powiedzenia i, i chciałam też zbliżyć. Taki, taki temat, przybliżyć sobie, taki temat, właśnie kobiet, które są oceniane przez społeczeństwo przez pryzmat swojego wyglądu, a chcą przebić się swoim głosem i chcą też być poważnie traktowane w świecie powiedzmy intelektualistów, w tym przypadku autorów. Przeczytam Wam to, co znalazłam w internecie w polskiej wersji na temat tej książki. Czyli tak. Emilia Tajkowski, jedna z najsłynniejszych modelek epoki internetu, długo sądziła, że skoro jej ciało należy do niej, decyzja, aby go użyć i aby na nim zarobić, oznacza akt siły. Dopóki wybór był jej, dopóty ona korzystała. Z czasem jednak pojawiła się wątpliwość, a co jeśli decyzja tylko pozornie należy do mnie? Co jeśli wachlarz możliwości zawsze ustala jakiś cispółciowy płciowy heteroseksualny mężczyzna, a kobieta jest wynagradzana wyłącznie za to, czy swoim ciałem wpisuje się w jego fantazję? Taka świadomość okazała się brutalnym przebudzeniem, a jej owocem jest ten zestaw otrzeźwiających esejów o roli ciała we współczesnej uprzedmiotawiającej i szowinistycznej popkulturze. Moje ciało to jedna z najbardziej wyczekiwanych i wywrotowych premier tego roku. Mi się ta książka bardzo podobała. Ja przeczytałam ją w oryginale. Uważam, że jest świetnie napisana. Jest, tak jak słyszeliście, podzielona na eseje, więc to są różne historie. Jedne bardziej konkretne i branżowe, inne po prostu są taką formą, myślę, wspomnień, autobiografii Emilii, ale mówię. Sądzę, że przez to, że po prostu byłam zainteresowana jej osobą, to tę książkę mi się też lepiej czytało. Więc jeżeli to jest jakaś, jakaś postać dla Was zupełnie nieistotna, nie sądzę, żeby to okazało się szczególnie interesujące, ale dla mnie jak najbardziej hit. I druga książka, którą chciałam się z Wami podzielić, to jest książka, która już wiem, że odmieniła moje życie, ale jestem dopiero w połowie. Mimo wszystko postanowiłam Wam o niej powiedzieć, bo. Ja nie jestem jakąś wielką fanką czytania, w sensie czytam raczej książki naukowe, czasem właśnie coś tego typu, no tak, tutaj mamy właśnie popularnonaukoło, czyli psychologicznie. I coś musi być w niej niesamowitego dla mnie, abym nie mogła się od książki oderwać. Bo te naukowe często rzeczywiście mam tak, że siadam i mówię, dobra, to jest dla mnie ciekawe, przemęczę się. Tak, zdecydowanie wolę, nie wiem, obejrzeć film dokumentalny, posłuchać podcastu, to jest moja preferowana forma rozrywki i nauki. Z tym, że jeżeli trafi się książka, od której ja się nie mogę oderwać i przez którą ja do pierwszej w nocy czytam, podczas gdy Maja poza ramami śpi, żeby zebrać siły na zwiedzanie Paryża, to wiedzcie, że coś się tutaj zadziało. <grym> Ale zrobiłam wstęp. Książka, o której chcę powiedzieć, to Conversations on Love, autorstwa Nataszy Lun. I tutaj muszę podziękować mojej koleżance Julce, która mi ją sprezentowała, ponieważ słuchając moich opowieści o relacjach, uznała, że to jest dokładnie to, co powinno trafić w moje ręce, na moją półkę i do mojej głowy. I tak było. Powiem Wam, że czytając te strony, miałam wrażenie, że serio ta książka została napisana dla mnie. To jest cudowne uczucie. Ostatnio miałam takie ponad rok temu, kiedy czytałam książkę o miłości Olgi Drendy i Małgorzaty Halber. Także przepięknie jest móc czuć, że ktoś mówi do nas. Mam tutaj taki skrót dla Was w oryginale, więc teraz postawię siebie w, w, w takim bardzo improwizowanym miejscu i spróbuję Wam to przetłumaczyć. Więc autorka pisze, że po latach odczuwania, że miłość jest poza jej zasięgiem, dziennikarka Natasza Lun. Postanowiła zrozumieć, jak działają związki i jak ewoluują na przestrzeni naszego życia. Zgłosiła się do autorów i ekspertów po to, by dowiedzieć się, jak ich doświadczenia i ich badania pomogły im zrozumieć to, w jaki sposób znajdujemy miłość, w jaki sposób ją utrzymujemy i jak przeżyć, kiedy ją tracimy. Wow! Mocne co. I Tutaj mamy takie nazwiska, jak nie wiem, czy tam ktoś coś mówi, ale mamy Dolly Alderton, mamy Alain de Botton, o którym ostatnio mówiłam, Roxane Gay, i tematy takie, jak zakochiwanie się powolne, takie jak bezbronność, akceptacja zmiany, przyjaźń, samotność w przypadku straty, rodzicielstwo. Seks, psychologia bycia samemu nasze oczekiwania i redefiniowanie romansu oraz wiele, wiele innych. Też mówię, czytam ją w oryginale i jest wyśmienita. Po prostu nie mam lepszego słowa. I mówiąc to, napije się herbaty. Już też czuję słuchajcie, że to nagrywanie wieczorne zupełnie zupełnie w innym nastroju. Mnie utrzymuje, i, i, i jest to też ciekawe. Pewnie dla was, jeżeli słyszycie różnicę, że nie jestem taka nabuzowana jak po porannej kawie. Było, było o książkach, było o my body. Teraz dwa słowa o tym, co na ciało, czyli nie o kosmetykach, a o ubraniach. Nie wiem, czy tak macie, że kupujecie sobie jakąś rzecz. I nagle nosicie ją non-stop, i zastanawiacie się, co nosiliście zanim ta rzecz się pojawiła w Waszej szafie. No ja tak mam bardzo często. Zakupiłam sobie trzy topy w elementach przed wyjazdem. Elementy to jest super fajna, transparentna, etyczka, etyczna polska marka. To są topy bez ramionczek w podstawowych kolorach, które latem, a uwierzcie mi, w Paryżu jest naprawdę mega ciepło. Robią świetną robotę. Chciałabym poświęcić dosłownie sekundę na dygresję. O tym, jak ważne jest to, żeby zrozumieć swoją sylwetkę i nauczyć się swojej sylwetki. Nie, że ktoś nam powie, jak, ma, jak ona ma wyglądać, czy jak mamy się ubierać, ale żeby. Samemu stwierdzić, że w pewnych fasonach siebie lubimy, a w pewnych nie, bo niejednokrotnie wybieramy jakąś ładną rzecz i ona nie poprawia nam humoru, kiedy ją nosimy, bo po prostu nie leży tak, jak w naszym wyobrażeniu tej, te, tego, tego produktu, tego kroju. I ja też często powiadałam tę anegdotę, że nigdy nie sądziłam, że nie wiem, będę nosić bluzki bez ramion, czy jakieś wycięte, bo, bo wydawało mi się, że coś mam z ramionami i z ich rozmiarem. I odkryłam, że wbrew pozorom, właśnie, kiedy chcesz odwrócić uwagę od. W tym przypadku szerszych ramion, dobrym rozwiązaniem jest założenie bufek, bufek chyba, albo właśnie topu, który jest aż tak za bardzo wycięty do środka. Także człowiek się uczy całe życie, ja odkryłam, że mogę w tym topie czuć się świetnie, mimo że jest to zupełnie nieintuicyjny wybór dla mnie. Polecam Wam serdecznie, świetna jakość, bawełniane topy, podlinkowane, tak jak wszystkie rzeczy z tego odcinka. Nie jest to już kategoria ubraniowa, ale powiedzmy, że tak, dlatego że w, ty, w tym produkcie ubrania przechowujemy. A mowa tutaj o moich nowych walizkach, bo ja nigdy w życiu nie kupiłam sobie walizki. Dobra, kupiłam ostatnio, ale kupiłam właśnie taką, że się pierwsze co rozwaliła. W każdym razie nigdy nie zainwestowałam w walizki, zawsze to były jakieś stare rzeczy, moich rodziców, kogoś pożyczone itd. Tak i, tak I postanowiłam. Postanowiłam, nie miałam wyjścia, musiałam sobie kupić walizki na tą wyprowadzkę i zdecydowałam się, słuchajcie, na markę Samsonite. To są walizki wykonane z recyklingowanego plastiku, więc jak zobaczyłam na naklejkę, że to jest eko wykonane w Europie i jeszcze z recyklingu, stwierdziłam, nie, no, one mnie zawołały. Co więcej, są one tańsze niż większość produktów, właśnie marki Samsonite, co było też bardzo przyjemnym zaskoczeniem, bo czasami bywa tak, że te eko rzeczy są niestety droższe. Są w pięknym baranowym kolorze, ale dostaniecie je w przeróżnych barwach i sprawdziły mi się świetnie. Jedyny, nie wiem czy minus, ale taki problematyczny aspekt może być dla kogoś taki, że mają takie dziwne zapięcie na zetrzaski. Nie jest to suwak, więc mnie to na początku zestresowało, że one się nie wiem, jak że jakoś pękną, rozsuną, że, że, że to nie było takie mm, znajome, ale sprawdziły mi się świetnie i wiele osób mnie o nie pytało. Zawsze tak jak robię te przejście, to próbuję znaleźć jakiś wspólny mianownik. No i tak nie mogę się za bardzo powstrzymać, bo produkt, o którym chcę powiedzieć, jest w bardzo podobnym kolorze, co moja walizka, bo to jest kolor żółty. I jest to butelka na wodę. I no nie mogę się powstrzymać, ale musicie poznać tę historię. Ja bardzo byłam wstrzemięźliwa i starałam się przed wyjazdem nie kupować sobie żadnych nowych rzeczy, niczego nie gromadzić, bo i tak przeniesienie się z dwiema walizkami to, był, to było wyzwanie i jakiś miesiąc temu zobaczyłam u Jagdy Niedzielskiej najpiękniejszą butelkę świata zapytałam ją skąd ją ma, mówię kurczę kupiłabym sobie ale dobra, nie będę tego robić następnie przejechałam do Paryża i w muzeum sztuki współczesnej, sztuki nowoczesnej, zobaczyłam znowu tę butelkę, mówię, ona mnie prześladuje, ja marzę o niej, po prostu wrócę i ją sobie kupię. No nie dzisiaj, dlatego że jeszcze jestem przed kolejną przeprowadzką, więc nie gromadzimy, ale ja sobie ją kupię, bo po prostu o niej marzę. I teraz nie uwierzcie, co się stało. Moja przyjaciółka Kasia przyjechała mnie odwiedzić i przywiozła mi tę butelkę. Bo powiedziała, że jak ją zobaczyła, to mnie pomyślała i stwierdziła, że mi się spotopa. Więc tym oto sposobem stałam się posiadaczką najpiękniejszej butelki świata, czyli butelki marki Hey. W Polsce ją dostaniecie na przykład w napie w Warszawie. Jest to butelka wielokrotnego użytku zaprojektowana przez George'a Soudena dla duńskiej marki Hey. Wykonana ze stali nierdzewnej, funkcjonalna, przemyślana konstrukcja, jest odpowiednia do przechowywania gorących, jak i zimnych napojów. I butelki są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach. Ja mam chyba pół litra i jest to kolor żółto-niebieski z takim trochę, ale bordo, takim ciemnym brązem. No po prostu jej kształt, ona ma, właśnie to jest kluczowe. Ona jest takim trapezem, jest po prostu niesamowicie piękna i musiałam wam o niej powiedzieć. No i skoro jesteśmy przy tych wszystkich pięknych przedmiotach, designerskich i jakościowych, to kilka słów. O miejscu, które mnie poruszyło. I zastanawiałam się, czy chcę wam o tym mówić, bo nie wiem, ile z Was będzie teraz w Paryżu, ale jest miejsce, które absolutnie zwaliło mnie z nóg, do którego zaprowadziła mnie moja przyjaciółka Maja, Maja poza ramami, czyli Galeria Emilie Maison d'Art. Jest to prywatna galeria sztuki, która jest zaaranżowana w takim, jakby mieszkaniu. Jest to wnętrze, w którym zaparło nam dech. Byłyśmy tak zmęczone, a w momencie, kiedy tam weszłyśmy, czas się zatrzymał, my nie mogliśmy po prostu mm, powiedzieć ani jednego słowa, Byliśmy zakochane. Jeszcze była złota godzina i pięknie wpadało słońce do wnętrza, i mówię o tym dlatego, że chciałabym może zainspirować was do tego, aby podróżując, czy nawet chodząc po własnym mieście, wyszukiwać takie nieduzinkowe miejsca. Oczywiście te bardziej tuzinkowe też są OK, ale warto włożyć wysiłek w to, żeby. Pójść swoimi ścieżkami, bo wierzę, że w każdym miejscu są takie ukryte perełki, a szczególnie, kiedy jedziemy do jakiegoś kraju czy miasta, które ma takie dziedzictwo i takie poczucie estetyki. Mój tip, właśnie chodzenie śladami galerii, ale też druga rzecz, którą przemycę, to śladami kawiarni speciality, bo tam też jest często świetny design, dobre jedzenie, miła obsługa i i to jest dla mnie zawsze taki punkt odniesienia na mapie. I jeszcze się nigdy nie zawiodłam. Skoro mówimy o sztuce, to kilka słów o muzyce. Słuchajcie, wydarzyło się coś bardzo dla mnie sentymentalnego, ponieważ artysta, w którym byłam zauroczona na początku, w liceum jeszcze, z którym, którego płyty znałam na pamięć, który. Leciał w, na lotnisku, gdy wylądowałam na studia pierwszego dnia w Edynburgu. Co ciekawe, jest to szkocki artysta. Paul Nutini, to jest oczywiście chłopak szkockiego pochodzenia. On po wielu, wielu, wielu latach, już nie pamiętam kiedy była ta jego poprzednia płyta, ale nie wiem, czy to był jakiś 2014, może 2016, wypuszcza kolejną płytę i teraz wypuścił dwa single. I ten główny, czyli Through the Echoes, jest po prostu przepiękny. Pomyślałam, że. Mogę Wam go podrzucić, żebyście sobie posłuchali, i pozwolę sobie <laughs> przeczytać Wam opis z jakiejś platformy polskiej. Nie, nie wiem, co to jest, ale jak czasami Wam czytałam opisy filmów, to bardzo mnie to bawiło, więc pomyślałam, że muszę to przekopiować i odczytać, co zostało napisane o nim. Uwaga! Szkocki wokalista to jeden z największych fenomenów światowych estrad. Jego głos nijak nie pasuje do jego wieku i prezencji. I tyle, i tyle było napisane na tej stronie o muzyce. Przejdzie <grych> to. Hit, po prostu hit, 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 hit. Tym sposobem dobiegamy do ostatniego ulubieńca, do ostatniej polecajki, która też pięknie nam tutaj wszystko zamyka klamrą kompozycyjną, ponieważ zaczęliśmy od Paryża i na Paryżu skończymy w takim kontekście, że uwaga, poszłam na kurs francuskiego w Paryżu i. Nie na jakiś przypadkowy kurs, tylko na kurs do pana od francuskiego. Słuchajcie, odkąd wspomniałam Wam o nauce francuskiego chyba w zeszłym roku, już nie mówiąc o tym, jak mówiłam o wyjeździe do Paryża parę tygodni, miesięcy temu, tygodni temu zasadniczo, wszyscy mówili mi o Jacku. I jak kupiłam bilety, zrobiłam swój research, stwierdziłam, że to jest ta szkoła, w której się pojawię. Długo zastanawiałam się, jaką, jaki kurs wybrać. Finalnie poszłam na kurs Phoenix, czyli kurs dla osób, które kiedyś się uczyły francuskiego i chciałyby w szybkim tempie sobie tę wiedzę odświeżyć. Co ciekawe, ja i moja grupka byliśmy. Pierwszymi osobami, które mogły tego kursu doświadczyć, także teraz on już będzie cyklicznie prowadzony. Ja jestem, słuchajcie, zachwycona. Kursy u Jacka są prowadzone w grupach czteroosobowych w przepięknym, klimatycznym miejscu na Muumart, które jest pięknie urządzone. Okolica jest przeurocza. Jacek jest świetnym nauczycielem, Jacek, przede wszystkim, ma tyle energii, jest tak kreatywny, tak potrafi utrzymać uwagę nas kursantów, że, że ja jestem zachwycona i naprawdę szapoba, co ciekawe, chapeau bas, moi drodzy, oznacza kapelusze w dół, bo szapo to kapelusz, a bas to na dół. Czajcie to? Co, co to jest za, czy to nie jest najbardziej ciekawa ciekawostka z dzisiaj? Ja byłam po prostu zachwycona, jak się o tym dowiedziałam. Znaczy wielu takich jeszcze się dowiedziałam. Właśnie to jest kwintesencja nauki w szkole pana francuskiego, czyli w par, parol... L, parol... Czajcie to? Czajcie to? Ja naprawdę się staram i naprawdę, jak dotrwaliście do tego momentu, to możecie się śmiać ze mną. Nie chcę tego wymawiać, po prostu francuski mnie zniszczył. Niemniej ja się bardzo obawiałam tego kursu, bo uczyłam się francuskiego tylko przez rok i to naprawdę na półgwistkę. Domyślałam się, że tam będą osoby, które uczyły się latami z dzieciaka, i tak też było, ale słuchajcie, dałam radę. Jacek też ma niesamowitą umiejętność. Prowadzenia lekcji tak, żeby każda osoba wyciągała z tego jak najwięcej. Także pięknie nam to się poniekąd uśredniło. Jednocześnie zajęcia są bardzo dynamiczne, cały czas jest inny rodzaj aktywności, więc nie nudzi ci się, jesteś bardzo, bardzo, bardzo stymulowany, stymulowana. I te moje zajęcia odbywały się w dwóch turach, rano i wieczorem, czyli 9, 12 i 18, 21. Wydaje mi się, że to jest super, szczególnie właśnie dla osób, które. Przyjechał do Paryża na kurs i chcą mieć środek dnia na zwiedzanie. Także naprawdę jestem zachwycona, będę chodzić do jacka na francuski i polecam Wam. Sprawdziłam, stestowałam i warto. Dostajecie mnóstwo, dostajecie mnóstwo materiałów i. Jest to po prostu naprawdę miły czas, bo nie wiem jak Wam, ale mi się nauka w szkole jednak nie kojarzy z tym, że poruszacie fajne tematy na zajęciach języka i rzeczywiście gadacie na, poruszacie kwestie, które Was interesują i to jest na bieżąco, yy, to jest bardzo aktualne i, i to słownictwo jest na maksa życiowe, a tutaj to było po prostu 10 na 10, więc polecam, 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 moi drodzy. No i co? Sama jestem zdziwiona, że tych polecajek było tak mało w tym miesiącu, bo wydawało mi się, że w moim życiu działo się tak strasznie dużo, że przecież wow, powinno tego być milion, ale właśnie to było chyba to. Działo się tak dużo na poziomie przeprowadzki zmian i codziennych zachwytów miastem, budynkami, ludźmi, odwiedzinami i atrakcjami, że tych takich namacalnych polecajek jest tutaj rzeczywiście. Nieco mniej. Na koniec bardzo ważna rzecz. Ja każdego miesiąca wspieram inną fundację poprzez przekazywanie 10% ze sprzedaży w moim sklepie internetowym, właśnie na wybrane cele charytatywne. Dla osób, które nie wiedzą, o czym mówię, to mam sklep internetowy Karolina Sobańska-Komu Kośnik Sklep, w którym są dostępne moje produkty elektroniczne, czyli e-booki, które napisałam. Tam jest e-book z przepisami. E-book o zdrowym stylu życia, który napisałam parę lat temu. Mamy też oczywiście codziennik, czyli taką książkę do pracy nad sobą, która zadaje Wam jedno pytanie każdego dnia przez rok. I to jest taka forma samopoznania, powiedzmy autoterapii. Bardzo, bardzo polecam. I mamy jeszcze moje poranne rytuały. I też wersje audiobookowe. Tych, tych książeczek niektórych, także zajrzyjcie sobie, jeżeli to jest coś, co was interesuje. No i decydując się na taki zakup, każdego miesiąca też przyczyniacie się do wspierania innej fundacji. I w czerwcu, jako że mamy czerwiec, miesiąc Dzieci, Dzień Dziecka, to postanowiłam wesprzeć fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I przeczytam Wam, co fundacja mówi sama o sobie, bo to chyba będzie najlepsza. Najlepsza wizytówka. Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję firmie Allegro za objęcie nad nim patronatu. Jeżeli aktywujecie usługę Allegro Smart na Start na swoim koncie na Allegro i nie mieliście jej wcześniej oraz nie macie aktywnej usługi Allegro Smart lub Allegro Smart Student, otrzymacie od Allegro aż 5 darmowych przesyłek i zwrotów przez 3 miesiące. Dzięki temu możecie sporo zaoszczędzić. Zakończę cytując słowa kampanii, zakupy pełne spokoju mają. Szczegóły znajdziecie na stronie allegro.pl ukośnik smart. Ja, moi mili, się z Wami żegnam i słyszymy się już w poniedziałek w kolejnym wywiadzie, w kolejnym odcinku o siódmej rano i posłuchacie mnie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Do usłyszenia. Cześć!